Chiyoboshi, o, większe logo z jeszcze większym tym czymś. Nie chcę wiedzieć, co to jest. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dziś spotykamy się z klockami, no nawet sami się, miałem powiedzieć, nie odczytamy tej chińskiej, ale w ogóle to nie jest czcionka, a to ostatnie to nawet nie chcę wiedzieć, co to jest narysowane. Haoboshi! Haoboshi stworzyło taką perełkę jak Space Wars. I nawet ostrość jej nie widzi. Ostrość w końcu złapała. 5 zł mnie takie cudynko kosztowało na wakacjach kupione we Władysławowie, więc jak wiemy, często w nadmorskich kurortach te klocki są droższe niż na przykład w zwykłym Chińczyku, prawda? Bo korzystają z tego, że są wakacje. Space Warsy to są i to jest żołnierz tutaj rebelii w Boeingu. Czy ten Boeing jest w zestawie? Nie brzmi jakby był, ale nieraz nas klocki zaskakiwały, no a 5 zł to nie jest jakaś nie wiadomo jak duża cena. W środku jest narysowane, że mamy karty, hipka i broń. Instrukcja jest z tyłu i kurde, super w ogóle, że tu ktoś sobie jest, w ogóle super, że patrzcie, producentowi nawet nie zależało na tym, żeby dobrze zrobić instrukcję. Zabawka nie odpowie. Dnia dla dzieci w wieku lat 3. Niebezpieczeństwo udawania się momentem. No to z całym szacunkiem, ale jeżeli nie będziemy się tu pokazywali, śmiali z importera, chociaż no można by mocno, bo tak jak mówię, jeżeli producentowi nie zależy na dobrym przetłumaczeniu opakowania, to co dopiero musi być w środku. To było tak oryginalnie zgniecione, ja już takie to kupiłem. Żeby było ciekawie, daj nam to uroku. Nie traćmy jednak czasu na pierdoły, otwórzmy sobie tego żołnierza i sprawdźmy, co nam klocki Chiyoboshi, Chiyoboshi oferują. Tak jak mówiłem, w środku Boeinga nie ma. To jest zwykła ściema tutaj przedstawiona tylko i wyłącznie, żeby to ładnie wyglądało na opakowaniu. Pierwszy ogromny więc minus. Wyjątkowo minusu za opakowanie nie dam, bo to nie ich wina. Natomiast jest jakiś plus, tak? Chiyoboshi, o, większe logo z jeszcze większym tym czymś. Nie chcę wiedzieć, co to jest, jeszcze raz powtórzę. Dałem nam ulotkę i to jest, kurczę, na plusik. To nie ma co, to jest na plusik. Ulotka bowiem pokazuje nam wszystkie możliwe hipki, jakie możemy, gdybyśmy oczywiście mieli nie po kolei w głowie sobie zażyczyć, bo 25 zł za 5 hipków, no nie jest najmniejszy hajs. Natomiast patrzcie, jak fajna, uniwersalna ulotka, wow! Mistrz marketingu był jednocześnie mistrzem lenistwa i postanowił stworzyć wszystkie instrukcje na jednym obrazku. Przy czym oczywiście, no, jest spoko, bo można wiadomo trochę przyhejtować, natomiast jest spoko, bo mogli w ogóle nie dać instrukcji, bo twierdzi, że to jest instrukcja i mogli to olać całkowicie, nie? A mimo wszystko dalej instrukcje, a to nie jest takie oczywiste. I jakość papieru nie jest, znaczy jest taka grubsza ulotka, nie taka ulotka, wiecie, jak kredytów, chwilówek, a taka bardziej już jak kredytu na całe życie, czyli coś na porządniejszym papierze. Przyjrzyjmy im się. No na papierze buźki i torsiki nie wyglądają jakoś tragicznie, więc może nie będzie źle, ale spokojnie, te podróbki razem już nie zawiodły. Hipek, jak widzicie, w większości jest złożony. Otwórzmy sobie na karty, zobaczmy, co na kartach mamy. Podróbka jest ewidentna, bo spójrzcie na grafiki. No jest to ewidentnie chamsko zerżnięty logo, no może nie logotyp ze słowo, ale hipek tutaj jody. Nie błyszcza się nimi w żaden inny sposób, chociaż jest nie najmiększe, też nie najtwardsze. Taka, okej, okay, grubość. To w sumie tak bardzo podobny karton do tego. Grafiki, mówię, chamsko zerżnięte również tutaj na kartach. Żeby było ciekawie, w odróżnieniu są to karty kolekcjonerskie, nie natomiast nie karty, jak to miało wcześniej, znaczy w tych podróbkach miejsce, karty do gry, więc są to tego typu karty. No i tu ostatnie, szkoda tylko, że karty, o, to jest inna grafika, tu wszystko jest chamsko zerżnięte, chociaż, czy to jest zerżnięte, chyba. Okej, fajnie już. Drogi panie Chińczyku, jak już się skądś chamsko nielegalnie ściąga grafikę, warto pomyśleć przynajmniej nad dobrym wykadrowaniem ich. A nie, po prostu nie, dobra. To jest coś inny, bo to widać, że podróbka jest się to wyjątkowo. No fajnie, nie ma żadnych numerków, więc nie wiem, po co to kolekcjonować w ogóle, gdy nawet nie wiemy, ile kart możemy zebrać. Ale zakładając, że w każdym są inne karty, no to miałoby taki sens. Figurka, folia bardzo gruba.
A sama figureczka, czekajcie, jeżeli uda nam się już ją otworzyć, nie wiem, czy nożyczki nie będą potrzebne. Otwieraj się. Dobra, tak trzeba było przetargać. Po pierwsze, no, nie wiem, co powiedzieć, bo wylatuj ręko, ja wiem, że nie chcesz, ja wiem, że to będzie... Po pierwsze, pomimo tego, że obiecywano nam broń taką, dostaliśmy broń białą. Biała broń! Teraz, jeżeli kiedykolwiek spotkacie się z pojęciem biała broń, już będziecie wiedzieć, że to po prostu chińska podróbka blastera. Czekajcie, ja muszę sprawdzić, bo to tutaj pisze na opakowaniu, że może się różnić kolorami i w ogóle może się w ogóle różnić wszystkim, co jest w środku, ale na tym opakowaniu tego nie pisze. Czyli tu powinniśmy mieć to, co ma w opakowaniu. Sam hipek. Jakość plastiku od 1 na 10, no takie 3. 4 może, w sumie... Nie, 3... No ja już miałem powiedzieć 2. Rączka weszła, to jest okej. Weszła, ale kręci się bardzo ciężko ta łapa tu. W ogóle wystaje tak jakoś nienaturalnie, jest w ogóle krzywa. Okej. Druga się kręci lżej, więc nie jest ten problem. Tu chodzą w miarę ładnie te łapy. Tutaj w miarę okej. Okay. Sam nadruk na twarzy no nie jest najgorszy. Wydywaliśmy gorsze zdecydowanie, chociaż tu taki jakiś przebrudzony chyba czy coś. Wydywaliśmy gorsze. Sam torsik również no ma tu te wady krzywe, rurki też jakieś takie no niestaranne. Ale należy docenić to, że starali się przynajmniej coś nadrukować, chociaż czasem lepiej byłoby nie. Ta góra lepiej zdecydowanie, że też te jakieś kropeczki mamy i tak dalej. Fajnie, że starano się zrobić to sreberko świecące, ale no... No daleko mu do idealnego torsu, no... Z tyłu nie ma drugiej główki, to na plus. Tył ładny, tył spoko. Gdybym tył zobaczył na obrazku, powiedziałbym nawet, o, spoko, nie głupie. Nóżki chodzą jakoś nad wyraz prosto. Bardzo przypomina mi to, wiecie co, plastik tego z Chimy, co się, tu wam dam link, bo ja nie pamiętam, jak się nazywał w ogóle, ale to ten, co się rozleciał, gdy go w ogóle składałem, no to jest lepsze, bo się nie rozleciał, jak składałem. Kask, no taki nie do końca, no jeżeli robimy podróbkę, to powinno bardziej to taki trochę jockey konny. I żeby było ciekawiej, w ogóle szkiełko, nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest w ogóle. I mam w ogóle wrażenie, że się możemy nie dowiedzieć. Nie, weszło. Natomiast albo to wygląda tak. Tak. Albo to wygląda... Nie, na pewno nie wygląda tak. No nie. No dobra, no. Jak to, bo w ogóle widzicie, on powinien w ogóle tak wyglądać, czarny blaster, a wygląda tak i ma biały blaster i obrazek zdecydowanie różni się od tego, co dostajemy w rzeczywistości. No i cóż ja mogę powiedzieć, kochanieńcy? Miało być pięknie, wyszło jak zawsze. A blasterkiem się różni od tego, kolorem się różni, hełm jest katastrofalny, jakość plastiku jest taka, że no bardzo słaba, tak na 10, jeżeli 10 to jest jakość plastiku Lego, to jakość tego plastiku to jest tak ze 3, generalnie. Nóżek o dziwo bardziej niż rączek, chociaż jedna chodzi ciężko, druga chodzi lekko, że z blasterem łatwiej się tym. Szybka to jest w ogóle, no jakby szturmowcy takie coś zobaczyli, to by strzelali, ale śmiechem i po prostu no... Space Wars od Chao Boshi. Tragiczne nie jest, ale nie rozpada się w rękach, a nie wiem, co było po kilku minutach zabawy, więc no nie. 4 na 10 całość mimo wszystko. Różnica od wglądzie tu, to nie było oszustwo, że w środku jest jakiś, znaczy mogłoby nas tu zmylić, że w środku jest pojazd, inność kolorów. To wygląda bardziej jak taki Mikołaj z tej edycji, wiecie, świątecznej, nie? Wiecie, o co chodzi. Jak czasem Lego daje w adwentowych. Nie jest źle, ale nie jest też dobrze, więc krakowskim targiem mogę dać te 5, dobra, bo biały blaster to jest rarytas. Dzięki za kolejną wspólną recenzję na moim kanale, widzimy się już wkrótce w kolejnych, ale ciesz się chłopie, bo ta cena cię mocno uratowała.
Jeżeli lubicie Gwiezdne Wojny, no to cóż, tutaj jeszcze kiedyś będą, choć chyba nie prędko, natomiast są też na moim bazowym kanale z klockami Lego, są też na moim kanale, gdzie gram w inne gry i właśnie oryginalne Lego, także serdecznie Was tam zapraszam, jeżeli chcecie poglądać więcej Lego, ale tutaj też się coś kiedyś trafi, także nie traćcie nadziei, bo jeszcze kiedyś się tu na pewno spotkamy. Dziękuję Wam za kolejną wspólną recenzję na moim kanale, widzimy się już wkrótce w kolejnych. Bye!